Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Reżim Łukaszenki ponownie eskaluje napięcie, tym razem poprzez oskarżenia o to, że polski śmigłowiec pojawił się w przestrzeni powietrznej nad Białorusią. Stanowczo zareagowało polskie wojsko, które wprost uznało zarzuty za kłamstwo. Na początku sierpnia dwa białoruskie śmigłowce wleciały w głąb terytorium Polski. O prowokacji powiadomione zostało NATO. Przedstawiciel białoruskiej ambasady składał wyjaśnienia w resorcie spraw zagranicznych. Minął miesiąc, a reżim Łukaszenki wytoczył oskarżenia przeciwko Polsce i ogłosił, że polski helikopter naruszył przestrzeń powietrzną Białorusi, co według niego miało się stać w rejonie brzostowickim w okolicach Mostowlanów. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych odrzuciło takie twierdzenia. To kłamstwa i prowokacje strony białoruskiej. Wtargnięcia w przestrzeń powietrzną Białorusi nie potwierdzają ani meldunki, ani zapisy radiolokacyjne. To jednak nie interesuje reżimu w Mińsku, skoro postanowił wezwać przedstawiciela polskiej dyplomacji i zażądać dochodzenia w tej sprawie. Powołuje się przy tym na swoją straż graniczną. Polska wpisuje takie komunikaty wprost w próbę dalszej eskalacji napięcia, co ma związek m.in. z nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi. Z bardzo dużą ostrożnością trzeba podchodzić do tego rodzaju oświadczeń ze strony służb białoruskich, ponieważ są to służby będące bezpośrednim przedłużeniem reżimu Łukaszenki. Więc to, co oni mówią, to zwykle nie jest oparte na prawdzie, tylko mają do osiągnięcia pewien cel polityczny, a tym celem jest najczęściej działanie nieprzyjazne wobec Polski, bo oni nas traktują jako państwo nieprzyjazne, zachowują się wobec nas jako państwo nieprzyjazne, czy wręcz wrogie. Wiceminister Paweł Jabłoński zauważa, że oskarżenia reżimu wobec Polski to komunikat skierowany do wewnątrz, mający przekonać Białorusinów, że to nasz kraj jest dla nich zagrożeniem, że żadne źródła nie potwierdzają wersji, jaką przedstawia Mińsk, według którego śmigłowiec miał wlecieć w głąb jego terytorium na 1200 metrów. Za wschodnią granicą rozpoczęły się tymczasem manewry pod hasłem Bojowe Braterstwo, w których udział biorą wojska m.in. Białorusi i Rosji. Odbywają się one na poligonach w pobliżu Polski. Według ukraińskiego wywiadu wojskowego od kilku dni na Białorusi są już pierwsze rosyjskie głowice jądrowe. Informacje, jakie w tej sprawie przekazał Kijów, wskazują, że Mińsk nie jest w stanie ich użyć. Amerykanie potwierdzają, że monitorują układ Rosji i Białorusi w sprawie broni jądrowej. Dymisja w resorcie spraw zagranicznych. Funkcję wiceministra utracił Piotr Wawrzyk. Piotr Wawrzyk obok funkcji wiceministra spraw zagranicznych był także posłem w klubie Prawa i Sprawiedliwości. W roku 2020 partia zgłosiła jego kandydaturę na rzecznika praw obywatelskich, na co ostatecznie nie zgodził się Senat. Nic nie wskazywało na dymisję polityka. Na swoim profilu w mediach społecznościowych jeszcze niedawno zapraszał on na konferencję, w trakcie której ogłoszone zostały jedynki na listach PiSu. Regularnie pojawiał się też w mediach. Teraz MSZ potwierdziło informację o dymisji Piotra Wawrzyka. Za powód uznano, i tu cytat, brak satysfakcjonującej współpracy. Pytanie o szczegóły padło w programie Polski Punkt Widzenia na antenie telewizji Trwam, gdzie gościem był inny wiceminister Arkadiusz Mularczyk. Nie znam szczegółów. Pan minister miał jakby inne departamenty niż ja. Dosyć rzadko, że tak powiem, spotykaliśmy się w ministerstwie, także tutaj jest mi tę sprawę trudno komentować. Mam nadzieję, że to nic poważnego i sprawy się wyjaśnią. Wśród medialnych doniesień pojawiła się próba powiązania dymisji dotychczasowego wiceministra Piotra Wawrzyka z projektem rozporządzenia o migracji. Choć dokument nigdy nie wszedł w życie, stał się tematem gorącej dyskusji w trakcie kampanii wyborczej, a obok Platformy sięgnęła po niego także Konfederacja. Pod adresem PiSu padały oskarżenia o liberalną politykę migracyjną. Były one odrzucane przez obóz rządzący, który podtrzymywał, że kontrolowana migracja jest odpowiedzią na potrzeby polskich firm, a cudzoziemcy otrzymują zgodę na pobyt czasowy. Pytanie o niekontrolowaną migrację i unijny mechanizm przymusowej relokacji jest częścią referendum, jakie odbędzie się razem z wyborami 15 października. Za 2 tygodnie wygaśnie unijny zakaz importu ukraińskiego zboża. Polska i pozostałe kraje przyfrontowe oczekują jego przedłużenia. Zniesienia embarga chce Ukraina. 15 września wygasa unijny zakaz importu ukraińskiego zboża do 5 państw przyfrontowych: Polski, Bułgarii, Węgier, Rumunii i Słowacji. Nie ma jeszcze decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przedłużenia lub nieprzedłużenia zakazu importu zboża z Ukrainy.
Poinformował unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Rolnicy obawiają się, że ukraińskie produkty rolne znowu zaleją nasze rynki i ponownie obniżą ceny krajowego zboża. Stąd postulat polskiego rządu. Naszą intencją jest, aby przedłużyć ten zakaz Komisji Europejskiej na import tych produktów rolnych, zakaz importu do 31 grudnia 2023 roku. Mówi wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Janusz Kowalski, ale to nie tylko oczekiwanie Polski, a wszystkich państw przyfrontowych, które mierzyły się w tym roku z zalewem ukraińskiego ziarna. W poniedziałek i wtorek najbliższy odbywa się nieformalna Rada Unii Europejskiej w Kordobie w Hiszpanii, na której pan minister Robert Telus przekaże twarde stanowisko polskiego rządu. Premier Mateusz Morawiecki już w lipcu obiecywał, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży embarga na ukraińskie plony po 15 września, to Polska i tak nie otworzy swoich granic. Albo Komisja Europejska zgodzi się na wypracowanie wspólnych regulacji, które przedłużą ten zakaz, albo zrobimy to sami. Ukraina protestuje. Dalsze handlowe ograniczenia na import produkcji rolnej Ukrainy po upłynięciu 15 września terminu zakazu wprowadzonego przez Komisję Europejską uważamy za kategorycznie nie do przyjęcia. Obecnie unijny zakaz importu ukraińskich plonów dotyczy tylko czterech produktów: pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika. Dozwolony jest tylko ich tranzyt. Komisarz Wojciechowski poparł przedłużenie tymczasowego zakazu importu ukraińskiego zboża do państw przyfrontowych przy jednoczesnym wspieraniu tranzytu. Właśnie po to, żeby do końca roku mógł zostać utrzymany ten zakaz. Inaczej po 15 września będzie ten sam kryzys albo i większy niż miał miejsce w maju. To jest moja propozycja, która jest na razie omawiana w komisji. Transport ukraińskiego zboża do portów morskich miałby być dotowany przez Unię Europejską. Poseł Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu Krzysztof Jurgiel wskazywał również na inne rozwiązanie problemu. Można by rozważyć, żeby solidarne było podjęcie tematu tranzytu zboża przez Unię Europejską poprzez wprowadzenie kontyngentów wykupowych dla każdego państwa członkowskiego. Wykup powinien następować bezpośrednio na Ukrainie. Tak, aby ukraińskie plony nie trafiały tylko do państw ościennych. Ukraina wywiera presję na Unii, ponieważ szacuje się, że w tym roku Kijów będzie chciał wyeksportować 56 milionów ton swoich plonów. Polska chce modyfikacji Krajowego Planu Odbudowy. W Komisji Europejskiej złożyła odpowiedni wniosek w tej sprawie. Jak podaje Komisja Europejska, wniosek Polski o modyfikację planu uzasadniony jest koniecznością uwzględnienia wysokiej inflacji, którą obserwujemy w latach 2022-2023. Dokument zawiera też korekty w dół maksymalnej alokacji dotacji dla Polski w ramach instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności. Nasz kraj chce także do KPO dodać rozdział dotyczący unijnego planu Repower, który był odpowiedzią Komisji Europejskiej na szantaż energetyczny Putina i zakłada zakończenie zależności Unii Europejskiej od rosyjskich paliw kopalnych przed 2030 rokiem. Dodatkowy rozdział zawierać by miał m.in. nowe inwestycje mające na celu rozwój sieci dystrybucji energii elektrycznej na obszarach wiejskich, wsparcie instytucji realizujących działania Repower oraz rozwój infrastruktury gazowej umożliwiającej dywersyfikację dostaw. Do nowego rozdziału Polska chce również przenieść 5 inwestycji, które znalazły się w planie początkowym. Dotyczą one wsparcia dla sieci przesyłowych energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, magazynów energii, autobusów nisko- i zeroemisyjnych oraz morskich farm wiatrowych. Polska zawnioskowała ponadto o dodatkowe pożyczki w wysokości 23 miliardów euro, które miałyby sfinansować zmieniony KPO. Teraz Komisja Europejska oceni, czy zmodyfikowany plan nadal spełnia wszystkie niezbędne kryteria. Jeśli ta ocena będzie pozytywna, wystąpi z wnioskiem o zmianę decyzji Rady Unii Europejskiej. Wówczas państwa członkowskie będą miały maksymalnie 4 tygodnie na zatwierdzenie oceny Komisji. Niech przeminą mroczne chmury wojny, mówił ojciec święty Franciszek, który kontynuuje wizytę w Mongolii. Papież mówił o potrzebie powszechnego braterstwa. Mottem pielgrzymki jest hasło: razem mieć nadzieję.
W Ulan-Bator na centralnym placu, które nosi imię jednego z bohaterów narodowych Mongolii, Ojca Świętego oficjalnie powitał prezydent kraju. Papież rozmawiał z przywódcą twarzą w twarz. Ojciec Święty wygłosił przemówienie, w trakcie którego mówił o historii tradycji Mongolii, gdzie szacunek do niej miesza się z nowoczesnością. Jednocześnie wskazał na zaangażowanie kraju na rzecz pokoju. Podkreślił, że Mongolia dąży do zaprzestania rozprzestrzeniania broni jądrowej oraz wykluczyła ze swojego systemu prawnego karę śmierci. Posługiwał się obrazem jurty. Pokazywał, że wchodząc do niej, wzrok kieruje się ku górze. Dodał, że to dowód na głęboki zmysł duchowy wpisany w Mongolię i szacunek do wolności religijnej. Papież przestrzegał przed konsumpcjonizmem i korupcją. Uznał je za zagrożenia dla rozwoju społeczeństw. Posłużył się też jednym z lokalnych przysłów. Chmury przemijają, niebo pozostaje. Niech przeminą mroczne chmury wojny. Niech zostaną zmiecione przez zdecydowaną wolę powszechnego braterstwa, w którym napięcia są rozwiązywane na podstawie spotkania i dialogu, a wszystkim są gwarantowane prawa podstawowe. Tutaj, w waszym kraju bogatym w historię i niebo, błagajmy o ten dar z wysoka i pracujmy razem, aby budować przyszłość pokoju. Papież wyraził radość, że w działaniach, jakie służą rozwojowi Mongolii, udział bierze wspólnota katolicka. Choć mała i dyskretna, szerzy ona kulturę solidarności, szacunku i dialogu między religiami, dążąc do sprawiedliwości, pokoju i zgody społecznej. Motto wybrane na tę podróż, razem mieć nadzieję, wyraża właśnie potencjał tkwiący w podążaniu wraz z innymi, we wzajemnym szacunku i współdziałaniu na rzecz dobra wspólnego. Papieska pielgrzymka potrwa do poniedziałku. Transmisję można śledzić w telewizji Trwam. To były informacje dnia z Panem Bogiem.